Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie powitać wszystkich tutaj zgromadzonych. Nasz zespół, którego członków wraz z ich funkcjami możecie Państwo zobaczyć na wyświetlonym slajdzie, pragnie zaprezentować przygotowaną przez nas aplikację o nazwie Quest. Głównym założeniem naszego projektu było stworzenie aplikacji wspomagającej samodoskonalenie oraz realizację założonych przez nas celów i zadań. Nasza aplikacja może być używana na dwa sposoby. W pierwszym przypadku administratorem jest twórca oprogramowania, czyli my, natomiast każdy użytkownik, który pobierze aplikację na swój smartfon, korzystając z niej, realizuje dostępne w bazie danych zadania, związane głównie z aktywnością fizyczną oraz prowadzeniem zdrowego trybu życia. W drugim przypadku administratorem staje się lider zespołu w danej firmie, który wykorzystuje ją do przydzielania zadań swojemu zespołowi oraz zyskuje możliwość kontrolowania i wykonania. Podstawą naszego systemu jest baza danych, z którą komunikujemy się za pośrednictwem web serwisu, z którym łączy się zarówno aplikacja mobilna, jak i panel administracyjny. Jako że najlepiej opowiadać o aplikacji na żywym organizmie, to zaprezentujemy teraz Państwu działanie naszej aplikacji na przykładzie. Po uruchomieniu aplikacji otrzymujemy okno logowania, na którym po założeniu konta możemy przy użyciu naszego linku oraz hasła zalogować się. My jednak w ramach tej prezentacji przebiniemy przez cały proces rejestracji, by pokazać, że wszystko działa tak, jak należy. Po przyciśnięciu botonu zarejestruj się, otwiera się okno rejestracji, w którym musimy uzupełnić najpierw nasze dane personalne, takie jak imię i nazwisko. Założymy teraz konto dla przykładowej pani Ewy Kowalskiej. E-mail otworzymy bardzo testowy w ramach prezentacji. Nick w ramach prezentacji zróbmy Ewa i jako hasło wpiszemy hasło. Po przyciśnięciu botonu zarejestruj otrzymujemy komunikat, że musimy jeszcze zaakceptować regulamin, który możemy wyświetlić również po przyciśnięciu botonu. Nie będziemy go jednak teraz czytać i analizować. Oświadczamy zgody i zakładamy nowe konto użytkownika. Zarejestrowano pomieszczenie, konto zostało utworzone. Teraz spróbujmy się to robić. Ewa, hasło i logowanie. Jako pierwsza karta jest to zakładka profil, w której wyświetlane są nasze dane osobowe, jest to imię i nazwisko oraz nasz nick wraz z punktami doświadczenia, które zdobyliśmy w ramach zadań, które wykonaliśmy do tej pory. Teraz doświadczenie jest zerowe, ponieważ jest to nowe konto, jednak w zakładce zadania możemy te zadań zaproponowanych dla nas przez administratora. Jeżeli któryś z tych zadań uda nam się dzisiejszego dnia wykonać, możemy oznaczyć to zadanie jako wykonane. Zadanie takie automatycznie znika z listy proponowanych zadań. Dodajmy sobie kilka przykładowych, żeby móc obrazować, jak to działa dalej. Po przejściu z powrotem do zakładki profil, po kliknięciu w baton wykonane zadania, możemy wyświetlić listę zadań, które przed chwilą wykonaliśmy. Suma punktów z tych wszystkich zadań, które otrzymaliśmy, będzie widniała na naszym profilu jako nasze doświadczenie wyłączne. W zakładce społeczność możemy również wyświetlić listę wszystkich pozostałych użytkowników dostępnych w bazie i dodawać ich do grona znajomych. Tym samym zyskamy możliwość monitorowania ich postępów. A co za tym idzie, też zyskamy motywację, żeby prześcigać się w tym rankingu. Po przejściu do zakładki profil, w liście znajomych widzimy wszystkich użytkowników, których dodaliśmy do grona naszych znajomych wraz z ich doświadczeniem, które posiadamy. To wszystko, jeżeli chodzi o aplikację mobilną. Przejdźmy teraz dalej do prezentacji. Nasza aplikacja składa się również z panelu administracyjnego. Na tym slajdzie możemy zobaczyć screen z panelu administracyjnego, którego niestety z przyczyn technicznych nie możemy pokazać tutaj. W panelu administracyjnym możemy dokonywać takich czynności jak edycja kont użytkowników, zmiana danych personalnych, przypomnienie hasła, edycja tego wszystkiego oraz zarządzać wyzwaniami, które do bazy dodaje administrator. Również możemy edytować już istniejące, usuwać